Hej, hej. Witamy was serdecznie w 8 odcinku z gry Baldur's Gate 3, którą już pięknie opisują na najróżniejszych portalach jako grę roku. A my się zastanawiamy teraz, tutaj próbujemy rozkminić, no bo krótki odpoczynek to jest rzecz dość jasna. Mamy dwa krótkie odpoczynki, które możemy odbyć przed długim odpoczynkiem, ale mamy tutaj jeszcze coś takiego jak przejść do obozu. I teraz, no ja tutaj myślałam, że to jest coś takiego, że po prostu wracamy do obozu, nie odpoczywamy, nic nam się nie odnawia, tylko właśnie, że chcemy wejść w jakieś interakcje z bohaterami. Natomiast to jest opisane jako wróć do obozu, aby odpocząć i porozmawiać z towarzyszami. Chyba, że to odpocząć to jest tylko takie do ozdoby. No bo tu mamy długi odpoczynek, tak? Udaj się do obozu i zakończ dzień. Użyj zapasów, no to wiemy, aby odnowić punkty wytrzymałości, to jest dość jasne. Coś podobnego było w War Talesach i Solaście. W Divinity chyba nie musieliśmy odpoczywać, czy odpoczywaliśmy. Mi się wydaje, że nie było. To War Tales chyba nie było, nie? War Tales i Solasta. Natomiast przejść do obozu? Byśmy musieli to przetestować, bo to taka zagadka trochę dla nas. W każdym razie nam jest na pewno potrzebny długi odpoczynek, więc chyba sobie go tutaj klikniemy. Tak miało być według planu i mieliśmy się wybrać dalej obadać tutaj teren. Masz dość zapasów obozowych, aby udać się na długi odpoczynek i przywrócić wszystkie punkty wytrzymałości oraz komórki czarów. No, pewnie się przydadzą. I ty musisz... Tak. Ty musisz to chyba potwierdzić, bo mam odliczanie. Nie, no potwierdziłem. Aha. Jesteśmy w obozie w końcu. Obóz. W obozie możesz udać się na długi odpoczynek i doprowadzić swoją drużynę do pełni zdrowia. Możesz również zmieniać skład drużyny, pogłębiać relacje z towarzyszami, odkładać przedmioty na przechowanie, aż czasem także zmieniać swoją postać i werbować nowych sojuszników. No i to jest dość ciekawe, czy my możemy tutaj pogadać, my nie możemy ze sobą dalej rozmawiać. Natomiast, proszę bardzo, tutaj mamy Marnieja. Swoją drogą, o jakieś bycze psy, jak słychać. Wydzierają się za okna. Ale muszą być tak spory gabarytów straszne, z tego co słyszę. Marniej, on ma strasznie fajną tą swoją nazwę. Jeśli chcesz zakończyć dzień i udać się na długi odpoczynek, kliknij posłanie przy ognisku. No ale to za moment, bo tu widzę, że możemy z kilkoma osobami porozmawiać. Może ty Marniej na początek. I ciekawe, czy długo będzie. A no ciekawe, czy przyszedł. As predicted. Serio? To przewidział, że w obozie? For whenever thou hast need of my services. On jest fajny w ogóle. Taki tajemniczy gościu. W zasadzie nie umarły. Nie chcę być niegrzeczny, ale czym ty jesteś? To też jest dobre pytanie. Ciekawe, czy możemy wszystkie linie dialogowe wykorzystać. Wcześniej coś porządkowałeś, co to było? Jakie usługi może mi zaoferować szkielet? To chamskie takie. To może to pierwsze, tak ładnie. There are many answers to that question. None are important. Co? I co? I to było jedno pytanie, to jest... Mi się wydaje, że jak my ogrywaliśmy to wcześniej, to można było więcej linii dialogowych wykorzystać. Ja nie wiem. A teraz widzę, że... One się bardzo kurczą. Correct. I Hugo. Strasznie rozmowny jest. Wyjaśnisz coś więcej? No. Okej. O Jezu, wcześniej coś porządkowałeś. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. Ooh. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Jeszcze lepiej. Oh.
Ale w ogóle chciałam powiedzieć, że powiało taką starszyzną, ale taką inteligentną, która zwraca uwagę na wyspawianie się w znacznym stopniu. Bardzo ładnie napisana ta postać, podoba mi się. Czy najmici dołączył do mnie z własnej woli? Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Ooh. Suspicion always haunts the guilty mind. Akurat my services are all that moja osoba na bank ma. What ja tylko przypomnę, jak skopała wiewiórę. Is for thee to undertake. O, i... O, okej, okay. Już myślałam, że się nie wczyta. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body. On nas może wskrzeszać. Ej, to fajnie, przyda się. Wspomniałeś o cenie, ile to będzie kosztowało? I wyglądać przy tym paskudnie. Bardzo pomocne, ale na razie nikt z mojej drużyny nie wyzionął ducha. Ej, ale to zawsze będzie można super, tylko właśnie. Jak ktoś ci zginie, a nie będziesz miała wskrzeszenia, to można tak, tu przyjść. Tak, można go tu wskrzesić. Ekstra. To ciekawe. No, tylko pytanie, czy on tak, to jest takie nielimitowane? A może jak spadnie właśnie w jakąś przepaść, gdzie nie da się go sięgnąć? A, jo, właśnie. Takie wypadki były też, no, wybuchające grzyby pod nogami, zaraz przy krawędzi. Przepaści. Because it is my calling, there is little else to explain. Głos jest nieziemski, fajny bardzo. Wspomniałeś o cenie, ile to będzie kosztowało? A matter 200. Of coin. No patrz, ale jednak taki kurde, niby ten, ale tam golda zbiera, nie? To zcierstwo. Patrz, zobacz, można u niego klasę zmienić. Możesz pomóc mi zmienić klasę i płacisz 100. Okej. Okay. Proszę bardzo. Chcę pomóc, pomówić o najmitę. Very well. Patrz, zwerbuj najmitę. 100. Odpraw, chcę pomówić o czymś innym. Czyli możemy u niego wskrzesić tam swojego bohatera. Ducha jakiegoś jeszcze mieć. Zwerbować najmitę, dokładnie. I zmienić klasę, gdybyśmy potrzebowali. Ej, fajnie. Kurde, fajny jesteś gościu. Nawet za 200 golda. Something's wrong. I feel. Oh, it hurts. Darkness, protect me. Co się dzieje? Niech mnie mrok chroni. Co to miało znaczyć? It's difficult for me to talk about. I'm sorry. Perswazja. Oj. Utrudnienie mamy jakieś, nie wiem dlaczego, z charyzmy? Okoliczności? Jakie okoliczności? Tutaj jeszcze jest rzut na mądrość, to może ty byś miał, chociaż... Z charyzmy no, mam, plus 3. Spróbować. No, ale widzisz, że jest utrudnienie, ciekawe. Będziemy używać rzutu o najniższym wyniku. Kurde, jak mi się nie uda. Co to są za okoliczności? 18. Albo ona jest... Poczekaj, efekt jest negowany przez... I tu 18 jeszcze, właśnie. 6-9, no nie wiem. Jest! Wyszło ładnie. You're not going to let this go, are you? I worship Shah, the mistress of the night. Now that you have the truth,
Please don't make a big fuss about it. Heavens forbid. We're all entitled to our secrets. No bo to ten najwięcej tam kurczę ma do ukrycia. To ja zdecyduję, czy zrobić awanturę, czy nie. Trudno będzie mi zaufać komuś, kto ukrywa przede mną informacje. Mogłaś mi powiedzieć, jak długo zamierzałaś trzymać to w tajemnicy. Nie pisałem się na sojusz z wyznawczynią Szar. Co byś wybrał? Pierwsze. Mogłaś mi powiedzieć. No pierwsze. Nie no, drugie to jest mogłaś mi powiedzieć. Trochę to jest łagodniejsze niż to pierwsze mi się wydaje, ale tu. Forever, ideally. And you assume too much about what I can and cannot tell. Fajno, drugie zareagowało nerwowo. It's our code, our creed, our shield. I'm not sorry I kept this from you. Not one bit. Though perhaps that might change. If you can show an open mind. No to zobaczmy, tu nie mam ograniczonego umysłu, opowiedz mi więcej. Lol. Nie opowie pewnie. Nie wiem, co o tym sądzić. Możemy o tym pomówić później, ale na przyszłość postarajmy się być wobec siebie bardziej szczerzy. All we can do is try, I suppose. Coś z lewej strony, u góry wyskoczyło. Myślisz, że była szansa, żeby coś tam z nią pogadać jeszcze? Nie wiem. O nie. Stop wasting my time. To nie jest rozmowna. No tak. Nasz kolega wampir oczywiście najlepsze miejsce zajął, zobacz. Z dala od wszystkich, ciekawe dlaczego. Tutaj Will jeszcze stoi, ominęłaś Willa. A, właśnie. No właśnie, ale psa nie widzę. Gdzie jest piesem? A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? It's natural to suffer a touch of worry. But an illithid worm should be causing more than mild anxiety. Before the illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Nie, jeśli bardzo chce się poczuć gorzej, możemy poszukać jakichś trujących grzybów. Fajne. Nie? Jo. I speak out of curiosity, not wishful thinking. Will nie pochwala twojego postępowania. At least I'll know to skip supper if you're doing the cooking. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. A ten to nie wiem, czy będzie... Co ja mam na sobie w ogóle? Wskazówki. Jakieś mi się tutaj... A, dostałaś tego boosta, no. To ten nie będzie chciał gadać. A ten nie jest gadatliwy, zobacz. Tym razem. A ty nie możesz z nim porozmawiać? You're staring at me again. Znów się na mnie gapiesz, czego chcesz, to mi mówi. Patrz, odejdź. Jeszcze raz go zapytam, ciekawe, czy powie coś innego. You again. Tu znowu ty. Nie jest rozmowny. A po co mu lustro? Mnie to zastanawia. Po co mu lustro? To jest...
Skrzynia podróżna, a tutaj mamy... Mamy dwie skrzynie podróżne? Tak, jest jedna moja, jedna twoja. W ogóle mam barwnik smoczego generała, który pozwala kolor dobrze zmienić. Dobrze. Dziwaczna skrzynia na ubrania. Otwórz. I tu mam pelerynę Czerwonego Księcia. Boże, przecież to z Divinity jest peleryna Czerwonego Księcia. Nasz znajomy Rondel, jakiś nieznajomy gość z Discorda, miało być z Twitcha, ale mniejsza. A się ochścił, że z Discorda. Grał Czerwonym Księciem. Gdzieś tam z Divinity. Divinity mamy chyba... tak, Divinity mamy całą playlistę z tego. Nagraną całą gierkę, tak samo z Divinity 2, także. I tu chyba Divinity 2 to było już po ulepszeniu graficznym. Czy ty sobie kolor ciucha zmieniłeś? Nie. Co ja, czy ja coś zjadłem? No nie. Nie było zapisu, więc tuż potem. Co zrobiłeś? Piórko? Piórko spadanie? Tak, bo jest ten worek i chciałem sobie przeszukać tak z tego worka itemy, a on to poużywał, okej. Okay. Ty, ale okay. Jest tu coś takiego jak bikorn morskiego zwierza. Nie kojarzę tego. Sfatygowany bikorn, który długo spoczywał na głowie buntownika. To jest taka chyba czapa, taka... Ze statkiem mi się kojarzy. Jakby ja, marynarze coś takiego nosili. Ty masz to samo? Tak, tak, dostałem coś tam. Igła łuczyka banity, obrażenia 2-5, to myślę, że to by było... Ej, a to by nie było lepsze dla naszego kolegi? Lutnia pieśniarki z bezchmurnego? Ej, ale mi się wydaje, że ta igła, bo to jest jednoręczne sztylet, dokładnie, a rzucana. Kurczę. Ale... To może rzucać, ale chyba może dwa takie wyposażyć sobie ten nasz wampir, czy nie? No właśnie. No ja wyślę to. Jeden? To jakbyś mi wysłał jeszcze jeden, to byłby... A do Astariona wysłałeś już, spoko. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Tu jest maska zmiennokształtnego, to ty w tym też chodziłeś, to jest też nawiązanie do Divinity. Divinity, no. Tak, też miałeś taką maskę w Divinity właśnie. Dziwaczna skrzynia, otwórz. Tu nie ma nic. Tu. Otwórz. Tu mamy jedzonko. Mikstura latania, mikstura czytania myśli, mikstura siły giganta i mikstura piórko spadania właśnie. I ty ją wypiłeś. Tak, no właśnie. Joj. Myślałem, że to klikam, żeby dodać do ekwipunku, a on mi... Napój kawowy. To sobie weźmiemy, to sobie też weźmiemy. No i co, i teraz... A położyć się spać musimy tutaj. A ja nie chcę jeszcze, poczekaj. Okay. I teraz mogę tylko zaakceptować. To nie, no... Tak, mogę tylko zaakceptować. Nie, nie mogę. O, teraz mogę. A czemu twoja jest zielona? Ładniejsza, nie? No, zielony mój ulubiony kolor i zajmował zieloną skrzynię, no. I wiesz, że nie możemy jej teraz zmienić już? No nie. No dobra. Tu, czekaj. Teraz Astarion i zobaczymy. Gdzie to wysłałeś do Astariona? Nie ma tego tutaj, a jest. I co on ma? On ma tak, 4-7. Biegłość jest ta sama. Tyle, że ładniej wyglądają, ale statystyki mają te same, wiesz? Tak. Jo, po prostu ładniej wyglądają. I mimo tego, że są dłuższe... To i tak dalej nie sięgają. No ale dobra, Astarion będzie miał. To jeszcze ta jedna ode mnie i będzie elegancko. Watch your back. Dobra, gdzie to aha, jest? Aha, użyłem tego barwnika i losowo wymienia ten kolor. Ale barwniki można było kupić...
No, barwniki można było kupić u tego sklepikarza, tam u tego Wiem, ale sprzedawcy. jestem czerwony. Byłem fioletowy, taki. Teraz jestem czerwony. Ale też, a skrzynię można pofarbować? Chyba nie. No dobra, kładziemy się spać w takim razie. Ja bardzo Oczekiwanie. chętnie. O, i teraz tak. No i tutaj, tak jak właśnie w War Tales'ach, mamy 40 punktów. I możemy je sobie napełniać. 5, 5, 5. Ja myślę, że trzeba się pozbywać. Aha, w ten sposób 15. Tu jest kiełba. Wejście 2 na 40. Ja mam tyle tych zapasów, to chyba do skrzyni trzeba wysyłać. Krasna czapa, już myślałam, że. Oj, oj. Prawdę mówiąc, to już myślałam, że ten, że to jest muchomor. Czosnek. 6 nam potrzebujemy, 6. Ojoj, okej, bo mamy 18. A to co to jest, blada mięta? 36. 4, co jest za 4 punkty nam tu zostało? Marchewka. To i marchewka. Albo nie. Marchewka nie była za jeden? Jest tu za jeden coś? To było za dwa. O, mamy. I mam pełny odpoczynek, idziemy z tym. Patrz, chrapią wszyscy. Część twoich towarzyszy jest pogrążona w głębokim, smacznym śnie i nie może się jeszcze obudzić. Jeśli członek twojej drużyny ci na to pozwoli, możesz obserwować jego sny. Kogo podglądamy? Czy członek twojej drużyny? O proszę. Sen to nieosiągalna oaza po drugiej stronie pustyni zmartwień. Weź pod uwagę, że jak wybuchnie, to zrówna z ziemią obszar większy niż Waterdeep. Zajmij myśli czymś innym. Pomyśl o mistrze, bogini magii. She was furious when she realized what you'd done. Seeking control, trying to prove yourself her equal. You were in love with her. Now you're a danger to everyone you know. Your mistakes have been huge, the consequences memorable. But you won't let anyone die. You can't. You'll need to drain magical energy from a powerful artifact soon. As you contemplate your hubris, your eyelids grow heavier and heavier. Excuse me, Mr. Dakarios! Mr. Dakarios! Co to za kot? Ja nie wiem. Co to jest? Destiny is at your door. Will you at least twitch the curtain? Kuto orzeł? Ej, wy się znacie. Ewidentnie. O, to jest trzecie dobre. And I decided we'll not. And a good thing too. You look like you haven't had a good meal in days. A ja zdecydowałem, że nie zrobię. I dobrze się stało. Wygląda pan, jakby od paru dni nie zjadł pan porządnego posiłku. Tara. Jasny gwint, zapomniałem. Bogu niech będą dzięki, że mi przypomniałeś. Zanim padłem z głodu. Okej. I won't be teased, heckled, pestered, or vexed, Mr. Dakarios. Not before I've had my due. To znaczy czego? Pieszczot. Aha! Okej. Okay. To ja spróbuję. To poczekaj, to będziemy mieli psa i kota? That's it. No one manages the nuances quite like you.
Ja myślę, że to była jakaś służka jego i oberwała rykoszetem za to, co on zrobił. Możliwe. And are you, of course. Ale mów, co wybierasz, bo ja na przykład nie przeczytałam jeszcze trzech i nie wiem, na co ona odpowiada. Okej. Come to reinsert myself. After all, remember what happened last time I let you out of sight? Podejrzenia były. You're still paying the price with that ticking time bomb in your gullet. The indignity. Nestled amongst your books and papers. Tara bore witness to your greatest triumphs. A ja tak nie, zawsze była kotkiem. You made yourself a walking cataclysm. The annihilation brewing within you just about held at bay by your constant consumption of magical objects. Tara saw it all, but never left your side. Speaking of which, I brought you something for your tummy troubles. Patrz. Coś ci dała. Coursing with magic. The Netherese orb within you shudders, longing to consume, to devour. It must be satisfied. We have a great deal of catching up to do. Eat that, have a wash, and for the love of all that's dear, a shave. Then you can fill me in on what I've missed. Dziękuję, Tara. Tego właśnie potrzebowałem. No nie wiem. Tu jest niebezpiecznie. Jak mnie znalazłaś? Masz wracać do domu natychmiast. Nie, no dobra, weź jedyneczkę. Chyba fajnie, że przylazła. Tak mi się of wydaje. Of course, Mr. Dicarios. What else are friends for? Now eat up. If you explode and kill us all, I'll be furious. Zobacz, no może od czasu do czasu jakiś artefakt ci przyniesie. Kogo możemy posłuchać jeszcze? Ej. Nikogo. Pieseł przyszedł! Juhu. Magiczny głód. Netrylijski splotki, piący w twoim wnętrzu, domaga się magicznych przedmiotów. Jeśli wkrótce jakiegoś nie pochłoniesz, konsekwencje będą tragiczne. Zjadłem ten pierścień. Ale ja bym poczekał jeszcze, chociaż nie, widzę, że on już ma... Ten magiczny głód. No już masz, tak, zarzucone masz i ona z tym pierścieniem tu przylazła. Okej. Okay. Czekaj, zapiszę. To już chyba był zapis. Ale jestem ciekaw, czy jest jakiś inny item, który mogę zjeść. A ciekawe, czy to w zależności od itemu, jego levelu... Nie daje ci na przykład dłuższego czasu właśnie i wystąpi ponownie ten głód. Po prostu im zjesz lepszy item, tym dłużej masz spokój. Podeszłam do Tary i wiesz, co Tara powiedziała? Nie. Miał. Najpierw a potem miał. Dobre, tym co? Głosem i babki takiej starszej. Tak. Dobre, nie? Nie, no. Czekaj, bo ten pierścień, on daje... On jest walc 140 aż. To dobra, i tam jak ci przyniosła. Daje zręczny unik. Po nieudanym rzucie obronnym na zręczność możesz użyć reakcji, aby wykonać udany rzut. I kurde, to nie mogę czegoś gorszego wchłonąć? Muszę to? A masz coś gorszego? No właśnie... Masz pierścień kolorowego rozprysku. No to amulet zagubionych głosów. No tego by było chyba trochę szkoda. A tego zielonego nie możesz? Tego pierścienia kolorowego rozprysku? To chyba ten unik zjem od kota. Dobrze. Mówisz? Skonsumuję. Zobaczę. Naprawdę? Co... Ale ten kosztuje tylko 40, a ten kosztuje 140. Ale daje mi skilla. Mogę używać skilla z niego. Kolorowy rozprysk. Nie, to zjem tego. Zobaczę, co się stanie. Skonsumuj. Oho, trochę lżej ci się oddycha. Magia, którą wchłonąłeś, przytłumiła mroczny głód, który czujesz na pewien czas. Okej. Okay. Mm-hmm. To tylko tyle. To jest piesem. Gadamy z piesłem, tylko tym... Jest...
Kurde, nie mam nikogo, co by z piesem potrafił zagadać? Ej, była ta butla na gadanie ze zwierzętami, ale ja ten... Ja ją wypiłem. Kiedy? Na śmiecią. No, w tej skrzyni była. To poczekaj, to ty chcesz mi powiedzieć, że... piórko latane wypiłeś? I na gadanie tak, ze zwierzętami? Tak, ja na gadanie ze zwierzętami też tam było i to wypiłem. Jakim cudem się pytam? No, klikałem, nie ten guzik, co trzeba. Poczekaj. Znajdź tam, na bank jest. Zaraz sobie najnowsze wezmę. Mam miksturę latania. A jest mikstura rozmowy ze zwierzętami. Dobra, idę pogadać. Hope you're keeping well, friend. Mam nadzieję, że masz się dobrze, przyjacielu. Przykro mi, że twojego pana spotkało coś takiego. Master, friend, I stayed with him until I knew he was gone. I'll never forget him, but I'm glad to have met you. Jaki fajny piesel! No. Boże, dobrze, że go nie kopnął, ale... Albo mu kalku nie skręcił tak i... No. Jezu, to bym chyba, nie wiem, nie wyrobiłabym z tych... Z tu wybiórów żadnej szansy nie miałam. Ja bym go jeszcze raz pogłaskał. Dobrze. Myślisz, że będą zliczać, ile razy pet był pogłaskany? Petowanko było? Na bank. A można w nieskończoność? Nie. Och, dziękuję, to jest bardzo miły. Drapek ma na imię. Okej. Okay. Dobra, to tak. Ty ma coś do powiedzenia? Oczywiście, że nie. Ci tutaj też nie mają. Ta tam ostrze. No to chyba możemy i spać. O ty, nie, no poczekaj, jeszcze mogę... Zespaliśmy. Tfu, chyba. Nowy z obozu, ale poczekaj, bo mogę z tą twoją Sówką pogadać. Gail in your pocket. I don't believe we have terribly much to say to one Zagadała. Another. Nice. Ooh, ale nie chcę więcej gadać. Unless you've got Mr. Gail in your pocket. I don't believe we have terribly much to say to one No another. Właśnie, ja chciałam mówić, że ty się przedstawiasz jako Gail, a ty masz na imię jak? Jakoś inaczej, już teraz nie wiem. No właśnie. Dobra, czyli ognicho. Tak? Opuść obóz. Tak, podchodzisz, jest opuść, no. No i jesteśmy. Dobra. I mamy wszystko, co mam tutaj. A tak okazyjne. Jeszcze. Jeszcze mogę gadać ze zwierzętami. Dawaj, szybko. Coś tu Srebrny było. Srebrny tu jest. O. Następny obcy chce się ze mną drażnić. Co will you do? Hunt me. Grab my tail. Shout until my head hurts. Silence. Your help is not required. Not by me, at least. Okej. Okay. Tam do tego woła zdążymy dobrze. Tak, do tego no nie wiem. Woła. Nie wiem. Ale o nim pomyślałam. Dawaj do woła. Gdzie był dziwny woł? Tu jeszcze dzik jest. I thought you were Halsey. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Coś go swędzi. Promise me a maid. Okej, tu swędzi po coś innego. Okej. Trafiłam. No spoko. Boże, powiedzcie, że zdążymy dobiegnąć do tego wołu, no. Niedźwiadek. Kiwnie dźwiadka, niedźwiadek gadał ludzkim głosem, bo tu druid jest. Tu jest ten wół. Dziwny wół. Szybko! Szybko! Już kliknięty, tylko żeby to dobiegł. Ach, mówisz do mnie, skromnego wołu. Bardzo to osobliwe. I jedziemy, wiedza tajemna. W tym wole jest coś dziwnego, co to może być? No ale tu już robiliśmy te żółte.
Something's off. This creature isn't what it appears to be. No. You are incapable. O, gadaj krowa, pożałuję. No pójdzie. Ciekawe, o co tu chodzi z nim. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. To się tutaj potrzyma pod tym That's wola. All I have to say besides, and I really mean this. Moo. Moo. Move along. I mean, moo. Moo. Musimy, a może te coś powiedzą? Another one. What are you under there then? Ant. Or rocks. The keepers of this place. They change their form to fit their need. They become birds to hunt on the wing. Bears to tear flesh with teeth. But for me, only oxen, only same old hay. And I cannot even eat it, because the horned ones hide their shiny bits inside. A, to one by wygadały, że tutaj można coś odkryć. No i w tym wiemy przecież, że już coś ukryły. When the horned ones leave this place, I will lie in the back, and you will pull. Noble one. No ma rację, nie? Jeszcze możemy z tą jedną pogadać. Głodny wół. Be gone. I am hungry. Okej. To tyle. I have no more to say. Even old hay tastes better than your idle chatter. Nice. Ej, ale ten dziwny wół. Co jest z nim nie tak? Co tu jeszcze jakieś zwierzęta? Póki mamy. Ile to będzie trwało? Do następnego długiego odpoczynku! O, to fajnie! Ej, to mi... A, bo ja to wziąłem przed odpoczynkiem, dlatego... Ty to w ogóle tam wychlałeś nieźle. A my jeszcze mieliśmy tego chłopca znaleźć. Tak, wiem. Oni czekają tam na decyzję. A nie wiem, czy nie powinniśmy... Aha, z nimi pogadać, bo tu dziewczynę udało się uratować. Nie możemy wejść teraz w tej dziurze tutaj? O, no poczekaj, poczekaj. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. A, uratowaliśmy tą małą. No. Yeah. I mean, thank you for helping me. Nice. I zobacz, co dostaliśmy. Arabella jest bezpieczna i jej rodzice są nam wdzięczni za interwencję. Ja pamiętam, że oni nam dali ten medalion, ale to normalnie było, że masz tu coś w pudzieńce, a to po prostu teraz tak utrzymujesz sobie ten medalion, widzisz? I to daje, ten medalion daje tańczące światła. Kurczę, nie mogę nigdy znaleźć tych itemów, które... Gdzie to jest? Czekaj, bo nie wzięłam tego, czy co? Akceptuj. Tak. Masz medalion Komiry. Chociaż ten srebrny wisiorek, to jest on właśnie... No dobra, to na razie. A, bo masz sztuczkę. Ej, to daj ten medalion Komiry, ja to założę tej. Albo załóż Astarionowi. Ten to światło można rzucać. No właśnie, to znaczy... Bo ty nad kogoś rzucasz, nie? Nie, w dowolnym miejscu, bo ja mam nekromancję, rozmawianie z umarłymi na Gale'u.
Ale nie mam na niej żadnego, chyba że chcesz Astarionowi dać. A mi się wydaje, że te tańczące światła to się na kogoś rzuca. Nie. To punkt oświetlasz. Dobra. No to pozwoli, że Astarionowi zarzucę. A mi się wydaje, że ten... Chociaż no nie jestem pewna, nie pamiętam. Fajnie, że ta płytka tak długo działa. To idziemy z ten... W ogóle, właśnie. Ja nie wiem, z kim mamy zagadać. On do nas sprawdził w dzienniku, no bo my uratowaliśmy tego chłopca przed harpiami, nie? No to właśnie chyba tutaj idę w dziennik. Ta tam frajerami dalej leci. Bo znowu jest ten chłopak. I ucieknę. No tu dajemy premię. Okej. Tu gdzie ja jestem, on jest? Znajdź mol. Okej, poczekaj chwilę, poczekaj. Tutaj, nie? Przy tej wejściu, przy tej dziurze. Już ktoś dzwoni. No dobra, czyli mamy sukces. Ojej, on jest niemową. Można zajrzeć do jego umysłu. Perswazja, charyzma. No tu mamy więcej drzwi. Nie będziemy ruszać Rubala. Ależ kiepsko poszło, naprawdę. Rzucimy jeszcze raz, jak się da. Nie da się. O nie. Hej, tam? To nie zgadza się? Chcę zobaczyć smocze leże może. O! Okej. His eyes flicker to yours for an instant, then away, as if it hurts to look at you. Oj, oj, oj. Ale jest wejście. Ulala. No dobra, tam nasz kolega jest w tej chwili troszeczkę niedysponowany, to zaczekamy na niego. Ma jakiś ważny telefon, a my sobie pozwiedzamy. Kurczę, w tym czasie tę jaskinię. Tutaj będą dzieciaki jakieś, rozumiem. No i są. Mirkon jakiś. O, i tu jest dziura, czyli tutaj mamy drugie wyjście. I to pewnie, ale chociaż drabinki nie ma. No nie wiem, zobaczymy. Na pewno mi się nie podoba, że tutaj starsi weszli. To jest z jednej strony fajne miejsce, takie dla nich. Chociaż gobliny może też się tu przycisną i ich znajdą. Mamy mola. Okej. Wrota nie mają pojęcia, a on ma. Wszędzie jest kradzież, więc nie będziemy ich tu rzeczy ruszać. Kurczę, tu jest mała szkółka złodziei, słuchajcie. Można wejść na górę. Pytanie, czy jest po co. Zobaczymy jeszcze, czy możemy doskoczyć za wysoko. Nie da się.
Dobra, to pogadajmy z chłopakiem. Oh. Hello again. Mole's in charge here, not me. Okej, okay, Mole to jest chyba ten, co tutaj tak patroluje strasznie. Tak, i pytanie, czy z nikim więcej nie da się porozmawiać, tylko z tym Molem. You don't look so tough. Mole fought off a hobgoblin all by herself. No co to jest hobgoblin? To jest ciekawe. You came. I have... O jest! Here. Mole said I should thank you properly for the harpies. So I wrote you a story. Opowiadanie. No to sobie poczytamy. Spryczę z ciebie, co? To bardzo miłe z twojej strony. Okej. Okay. It's about you. I hope you like it. Uwaga. Oby tu nie była żadna fraszka. You guys find anything good to do? Dobra, mamy opowieść Mikrola. Przeczytaj. Pewnego razu był chłopiec na plaży. Zobaczył tam harpi gniazdo. Bardzo dobrze się wspinął. Chciał więc wespiąć się na szczyt i okraść gniazdo harpi. Tyle, że harpia bardzo zła była. Zaśpiewała piosenkę i chłopiec zapomniał, wziął co robił. Ale przychodził poszukiwać przygód. Boże, poszukiwać przygód. Był bardzo silny i zabił... wziął harpię jednym uderzeniem i chłopca uratował. Chłopcu było bardzo zimno i się bardzo bał. Stał we wodzie, to i mu zimno bardzo było. Ale poszukiwać przygód go uratował. Chłopiec sądził, że poszukiwacz był niesamowity, bo to się strasznie czyta. I chciałby być taki jak on. Chciałby być silny i uratować ludzi i nigdy się nie bać wcale. Tak jak poszukiwać przygód. Koniec. No, najważniejsze, że pisze, prawda? No tam potem doszlifuje język i tyle. Kurczę. No dobra. Jeszcze mamy Meli. You're the first grown-up who's ever gotten in here. Not bad. No jasne. Kurde, najlepsi jesteśmy. Dobra. I tu jakaś nerwowa. A nie, to jest właśnie Mol. Dobra. To Mol to jest ona. No to chyba tylko ona tam tutaj została. A, patrzcie, jaka gangsterka. My kids say you've been busy since you got here. Mercon says you got him out of a tight spot with some harpies. Gotta say, I'm impressed. You saved Arabella from the druids. Don't know what those bastards would have done. No to my tutaj ostro zapunktowaliśmy, nie weszliśmy. Not many marks would have done the same. Hmm. No to chyba wiadomo, bo kurczę są, nie wiem, bezdomne są. Hmm. I teraz nie wiem, czy dwójeczkę, czy trójkę. Nie ma kto mi podpowiedzieć. Dlaczego organizujesz te wszystkie przekręty i szwindle? To spore ryzyko. Lepiej pilnuj tych dzieciaków. Nie zawsze uda im się wywinąć tak gładko. Może to? Is that a fact? I'll tell them to watch their step. Właśnie bałam się, że tak do tego podejdzie. Talk? Talk. We're saving up for a better hideout when we get to Baldur's Gate. Why? You planning on telling me stealing is wrong? Hmm, tak wykorzystujesz ciężkie położenie swoich pobratyńców. Na takich jak ty jest specjalna nazwa. Hmm. Wprost przeciwnie, zamierzam zainwestować w nową gildię złodziei na wybrzeżu mieczy. 20? A, że dajemy jej 20. Dajmy jej. I've got operating costs. You koszty operacyjne. Niech ma, no. Come see me in the city sometime, huh? I'll repay this and then some. See you around, maybe. Niech ma. Dobrze. Czyli mamy zbadaną plażę. Udało nam się. Możemy już stąd wyjść. Możemy oczywiście obrabować. Kurczę, tu jest tarcza. Ciekawe, ile taka... Ale to chyba nie może być jakaś super tarcza. Tak mi się przynajmniej wydaje. No.
than junk. Don't worry, kid. In Baldur's Gate, purses practically grow on trees. Be patient. We'll get there. No dobra, czyli wychodzimy, ale spróbujemy wyjść tym... Spróbujemy tym innym wyjściem. Zobaczymy, czy to będzie akurat to, co myślałam. Gdzie to było? Gdzieś tutaj chyba. No time to rest. Nie, jaki odpoczynek? Niedawno odpoczywaliście. Czemu teraz nie mogę? Teraz nie mogę tego zrobić. Dziura. Gdzie weszłaś? Gdzie jesteś? Udało mi się wejść do tych dzieciaków tutaj, wiesz? Bo ten chłopak, co ty tak zniknął w tej dziurze, pojawił się ponownie. A, bo ja nie mogę tam wejść. Tylko mówię. Nie możesz tam wejść? Nie. A może dlatego... Kurde. Stoję przy niej i jak klikam na nią... Ciekawe. Oj, gdzie ty jesteś? A ty jesteś na dole. A to dlatego ja nie mogłam tamtędy wyjść, bo ty się tą dziurą pchałeś. Okej. Okay. Zostawiałem wyjście. Tak, zostawiłeś ją, no. No to... A którą weszłaś? No to, co mówiłam, że tutaj ten chłopak zginął. Widzisz, bo on znowu wyszedł z tej dziury. No i tam był też ten chłopak z plaży, którego przed herpiami uratowaliśmy. I tam była taka Doni. Okay. I dała mi 20 golda, bo ona tam w jakąś gildię będzie zakładać, inwestować. Co my tu mamy? Uratuj goblinkę z sadzę. No, nie wiem, czy tą szadzę, kurczę, ratować, czy nie. Nie mam pojęcia. Co tu o tym sądzisz? Ja nie wiem, czy jak będziesz z nią szła, czy nas wszyscy inni nie zaatakują dookoła. To jest takie pytanie. Ja bym zapisał, no właśnie, i spróbował. To może druidzi. To może nie, poczekaj. To poczekaj, to możemy. Pozałatwiamy inne sprawy. To się wyjaśniło. Tu mamy te niedźwiedzie, nie mam. Jakiś kapelutek ma. No ja nie wiem, jakiś tam drwan. A jako, że jeszcze nie odpoczywaliśmy, to tak, z dzikim już gadaliśmy. Z wiewiórą by pogadała, ale wiewióra oczywiście nie żyje, no bo jakżeby inaczej. A, tu byliśmy, tu też są te... To poczekaj, tego jeszcze nie. Bo ja wiem, że jak pierwszy raz przechodziliśmy, to mieliśmy jakiś zatarg tutaj z nimi, wiesz? I się laliśmy. Mamy śpiącego... O, mamy ptaka. Topeza, musimy z nim pogadać. Nie, topaz się nazywa. No piękne to gniazdo. Jest, już można go okraść w ogóle, nie? No, it's leaning too much to the left. Yeah, that's it. Okej. Okay. Coś jeszcze poopowiada więcej? Yes. Ej, on ma tu jakiś klucz. Yes. No wiem, dlatego można go przygonić. Nie chcę go kopać. Może można go jakoś od tego... Mi się wydaje, że on, można go jakoś od tego... Nie, że od tego gniazda można go jakoś odciągnąć. Niekoniecznie trzeba go lać. Mamy kępkę. Jak nie patrzy ten ptak, to można by było chociaż ten klucz zwinąć. Rzuć rybę nieopodal Windy. Okej. Okej, przesunęła się po prośbie. Jak miło. Okej. I poszła spać znowu. Cudowne. Także mamy windę odblokowaną. Tu jest jakiś bosk jeszcze. Też niedźwiedź. Just a moment. This man is recording my story. O. I am far
from home. As the colorful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. No dobra. Tu wolno. Ah, my good friend. Tak? You were at the gates just now, no? When the goblins came, you saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Okej. Okay. Niedźwiedź się obrazi za moment. Okej, okay, niech zada pytania. Ciekawe, co to za pytania będą. Glory. Now then. How would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Okej, okay. Prowadzone przez batożnika z bujagami na flankach. Takie same jak wszystkie gobliny, nikczemnej podłej kondycji. Podaj mu dokładny opis. Gobliny nic podobnego, to byli dewowie pod przybranymi postaciami. Ja bym podał mu opis. Goblins were of rare gem-colored hue. Co? Armatami? Magic blowguns. Co? And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Co? No właśnie, smok, nie było żadnego smoka. On chyba musi ten przykolorować. Tak, tak, była. Tak, koloruje kwest. Ale ja wezmę czwórkę, bo mam drakona. Witnesses noticed red. Co? Dragon marching at rear. To jest dupek, co? Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Akurat tamta coś gadała absolutnie, więc... Ale... Really? Propagandę się... Well, this does complicate things. But then again... Ja myślę, że on by i tak napisał tą swoją historię, tak jakby chciał. Interrogated one. A captive in this very camp. She reports they've abandoned their god, Maglabiet, in favor of someone called the Absolute. The scandal! Trzyma język za zębami? Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Znajdziemy jego zwłoki. Coś czuję, że znajdziemy jego zwłoki. My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. No, on tego nie przeżyje. Wywiadu z goblinami. Tak czuję, że nie. All the druids can understand me. You can. Why can't the man with the pen? I traveled a long way. The man nods thoughtfully and adds another dismembered limb to his sketch. Okej, okay, nie będzie mu dane napisać własnej historii. To poczekaj, tutaj wchodziliśmy i tu były te. Ja bym jeszcze... Nie musisz iść za mną, gdzie tu jest ta śpiewaczka tutaj. O Jezu, ona dalej śpiewa tam rzępoli w sumie. Ja chcę zobaczyć, czy te dwie wiewióry jeszcze są. O nie, uciekły na stałe, widzę. Dobra, nie ma. Zobaczyły mnie wiewiórki i uciekły. One może tutaj chodziły gdzieś. Nie. Show some dignity and leave. You've burdened this place with your troubles long enough. Jakimi awanturami? O co ci chodzi? Outsider. Away!
Okej. No dobra, to teraz tak, mamy tych druidów i oni tu sprawiają ten rytuał. Tu jest ten posążek Sylvanusa. Sylvanus! Ej, to pamiętasz, w Divinity był Sylvanus. Coś było z Sylvanusem. To był taki duch mój opiekuńczy, jak byłam tym łucznikiem, drołem i w ogóle coś tam. Spiritu umo aculeus vitisque. Fajnie, fajnie. In umbram cretus sanguine iuratus. Dobra. No to co, to możemy jeszcze tylko iść. Tu jest jakaś tabliczka. Blice tu są, można zbierać. By Sylvanus, the forest father, we are granted balance. Always room for more. Jest tak, zimowit jesienny. Zimowit jesienny, blice. No i tak, i tutaj jest jakiś błyszczący klucz. I to jest fakt, pytane. A jak tego ptaka stąd odciągnąć? Mi się wydaje, że ta babka od leczenia? Coś tu było z tym ptakiem, że go można, że można było powiedzieć, nie, że ma się gdzie zgłosić. A jakbyś ustała tutaj i zagadała do niego, jak masz to gadanie jeszcze? No ale to on tylko gada o tym, że teraz jest idealne, no, wiesz? Ale nie będzie się patrzył, to ja zwinę ten klucz mu tylko. O to ja nie wiem, czy on nie zauważy. Może być, że on zauważy. Poczekaj, jeszcze zrobimy to tutaj, najwyżej wtedy zwiniemy ten kluczek. Any word on Master Halson? He and the adventurers were headed. Master Halson studied that drop. Musiałam zagadać tutaj. To jest Findal. Z kimś bym tu zagadała jeszcze. No dobra, ale to tak, to z tym ptakiem, bo wiemy, że my możemy go jakoś odciągnąć stąd. Wow, co oni tu mają, jakie freski! Ty! A to nie jest... A to nie jest para może, ten druid, co zaginął i ta ruda wredna tutaj? Czy to ona była blondynką? Ciekawe. No dobra, ale tak, myślę, że tutaj sobie zakończymy odcinek i no nie wiem, ja bym tutaj z nimi jeszcze pogadała, albo no mogę spróbować iść do ciebie tam i do tego ptakuna, ale mi się wydaje, że on gdzieś leciał, przynajmniej takie przybłyski mam. O, tu jest szczur jeszcze! Dwa szczury! Dobra, ten jeden ze mną nie chce gadać. Jest olodan i wren. I ten też się nie odzywa. O ty kurde. O, tu jest trzeci jeszcze. I coś czyta. Pinta. Obnaża zęby na mnie tylko. Jakieś takie, kurde... Dzienniki tu jakieś są do poczytania. 6 Uktar. Wysłaliśmy na północ 2 druidów z grupy, która dołączyła do nas niedawno. Znajduje się tam wioska, w której od 2 lat ziemia nie rodzi plonów. Mieszkańcy mają niewielkie szanse, żeby przetrwać najbliższą zimę. 9 Uktar. Przybyła grupa z Wrót Baldura. Rozbili obóz na obrzeżu lasu. Przyszły do mnie 2 niedźwiedzie i lisica. Ich terytorium zostało wypalone. Połowa szczeniąt lisicy zginęła. Jutro złożę wizytę przybyszom. 10. Wizyta nie poszła zbyt pomyślnie. Najpierw powiedzieli mi, gdzie mam sobie wsadzić swoje pertensje, a potem zapowiedzieli, że wytną połowę lasu i przepędzą ogniem wszelką zwierzynę, która odważy się tam zostać. Twierdzili, że będą uprawiać ziemię i zbudują własne miasto. Trzeba znaleźć dla nich dobry sposób.
12. Lawina błotna załatwiła sprawę. Pogrzebała połowę sprzętów gospodarskich, a pozostałe uczyniła bezużytecznymi. Nieprędko tu wrócą. Dotarły do mnie wieści o czerwonym magu w wiosce na południu. Wysyłam trójkę łowców, żeby to zbadali. Jeśli choćby mignie im czerwona peleryna, zawiadomię dom Sylvanusa. Jaka czerwona peleryna? Claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildling sworn. The mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanus, god of nature. Ojciec zębów to Sylvanus. Mamy wytłumaczenie tutaj trochę. Okej, tabliczka źródło, jeszcze są jakieś tabliczki? To przeczytajmy te tabliczki i będziemy kończyć. Będziemy się żegnać. A tu znalazłem babeczkę, która coś mówi o tym ptaku. Chyba z nią trzeba pogadać. No widzisz. No i super. Poczekaj. A concord made twixt harp and wild against the shade. Local history written in riddles. Kurczę, szkoda, że tu mi się nie udało. Sojusz, ślub wzięli jakiś. The towers seized the battle done. The moonrise broke the darkest one. History or myth, whatever is depicted here is long past. Jeszcze raz, co to było? Towers seized, the battle done. The moonrise broke the darkest one. Potęga pani nocy przez wschód księżyca zniszczona. Fajne, fajne. I co to wszystko? Ziemniak. Ale zawsze coś, prawda? No dobra, to tutaj skończymy i widzimy się przy ptakunie. Faktycznie, bo tam jakaś babka chodziła jeszcze chyba te roślinki zbierała, nie? No i ona tu właśnie coś mówi o tym ptaku, więc chyba musisz na nią ten... Ekstra. Fazję czy coś użyć, rzut. No i spoko. No dobra. To do usłyszenia. Hej, hej.